Już wyjeżdżam tutaj z Solechowa, jadę do Warszawy, ponieważ jest, kurde, muszę przerzucić bieg, ponieważ jest ta niedziela niehandlowa, także spokój jest wszędzie w tym moim miasteczku, ruchu prawie że nie ma. No i tak powinno być, ludzie powinni odpoczywać, kiedy jest niedziela, a nie latać po sklepach albo pracować w tych sklepach. Także ulica Starej Armii Czerwonej, teraz się nazywa Armii Krajowej, bo oczywiście przemianowali wszystkie ulice. Ja mieszkałam na ulicy Świerczewskiego, teraz mieszkam na ulicy Jana Pawła II. Tu są piękne, piękne kamieniczki, szczególnie ta z tymi balkonami na samym końcu, zobaczcie. Ale nikt niestety ich nie odnowił, ale elewacja jest prześliczna i te balkony metalowe. Tu miałam kiedyś pewien epizod i po skończeniu szkoły plastycznej zaczęłam chodzić do studium, a nauczania przedszkolnego tu na prawo. Ale za długo tam się nie uczyłam, ponieważ trzeba było brać lekcje muzyki, w moim przypadku gry na pianinie, a ja jestem totalnym antytalenciem, jeśli chodzi o grę na pianinie, więc byłam tam raptem niecały rok. Już będę dojeżdżać do autostrady. Słynnego Jezusa pod Świełodzinem i on jest jeszcze większy niż ten Jezus w Rio de Janeiro. Ma ręce zwrócone ku zachodowi. Moja mama twierdzi, że wszystkie zło przyszło z zachodu. Moja mama jest bardzo wierząca. Także ponoć dlatego, ale nie wiem dokładnie, czy to prawda. I te piękne mosty przy autostradach. Bardzo mi się w Polsce autostrady podobają. O wiele, wiele bardziej niż w Kanadzie czy w Stanach. Naprawdę bardzo ładnie to tutaj wszystko zrobili. I bardzo estetycznie. Te mosty są piękne. Tutaj za tym mostem jest taka stara wieża. Wiem, że pamiętam ją jeszcze ze starych moich czasów, ale nie znam jej historii. Co to za wieża? No właśnie tutaj jest na lewo. Widzę, że autostrady, tam jest ta wieża. Że autostrady są puste, żeby odpukać, żeby tak było. Tak jak mówię, dzisiaj jest ta niedziela, kiedy sklepy są zamknięte. Boże, jaką piękną pogodę miałam przez ten mój cały pobyt w Polsce. Było no, prawie zero deszczu. No, trochę padało w środę, kiedy byliśmy z mamą w Zielonej Górze na zakupach. To ten jeden dzień był tak troszeczkę nieprzyjemny, a tak to było piękne. Słońce, ciepło, noce ciepłe. Teraz jest straszny wysyp przez tą pogodę tutaj grzybów, ale nie miałam czasu iść nawet do lasu, nawet na chwilę. Tak uwielbiam te polskie lasy, bo uważam, że nie ma nigdzie na świecie tak pięknych lasów, jakie są w Polsce. Przynajmniej na świecie, gdzie do tej pory widziałam. Widziałam trochę już tych lasów i dżungli. No nic, nie będę już kręcić i zaraz będę skręcać na następną autostradę, która zaprowadzi mnie do Warszawy. I już Warszawa. Zajęło mi to raptem 3 godziny i 20 minut. Jest 13:35, a wyjechałam o 10:12 spod domu. Także nieźle. 440 km. Jechało się wspaniale, ponieważ prawie nie było tirów. No i pogoda jest, zobaczcie, 23. Jest przepięknie, już tam przed sobą widać.
okolice Warszawy. I już jest lotnisko. Jest jakby pełnia lata. Jestem na lotnisku Chopina. Oddałam właśnie auto. No i będę brać taksówkę, będę jechać do mojego hotelu, bo zostaję tu jeszcze jedną noc. Także jest prześlicznie, prześlicznie. W ogóle napakowałam pół walizki ciuchów, a bardzo ciepłych, bo nie wiedziałam, jaka będzie pogoda, także nic z tego nie ubrałam i tylko niestety wiozę te pół walizki tych ciuchów do domu. Najlepiej by było przywieźć kilka t-shirtów, dwie pary jeansów, sukienkę i spódnicę. I by było wszystko super, no ale nie wiadomo, w październiku nie wiadomo, jaka pogoda. Także chociaż dobrze, że mam duży limit bagażu, bo jeszcze mogłam zrobić zakupy. W ogóle jedna walizka została w Polsce, bo przyjechałam z trzema, wyjeżdżam z dwiema i z podręcznym. Także super, dzisiaj jest niedziela, a bez sklepów, bez zakupów, także nic już sobie chyba nie kupię. Jutro mój lot jest o 14:20, zdaje się. Jeśli czegoś nie zmienili, muszę dzisiaj to sprawdzić. Także pozdrawiam z Warszawy. Weszłam do mojego pokoju tutaj w tym butikowym hotelu H15 na ulicy Poznańskiej. Typ pokoju to jest Superior Suite, czyli Superior Apartment, zdaje się, tak to się nazywa chyba po polsku. Tu mamy oczywiście salon. Widok akurat nie mam za dobry, ale będzie cicho, bo mam widok na to przeszklenie. Bardzo fajnie to rozwiązali. Idę na mały spacerek po Warszawie, pójdę sobie na koszyki. Bardzo przyjemny ten hotel jest, bardzo podoba mi się tutaj ta atmosfera. I te czarno-białe połączenia. Bardzo monochromatycznie. Pachnie. To był świetny pomysł się tu zatrzymać. Nie tylko lokalizacja, ale też piękno tego hotelu. Takie smaczki, takie detaliki. Bardzo lubię być w Warszawie, naprawdę. Warszawa i Wrocław i Gdańsk to są trzy miasta dla mnie.
idę w kultowe, od kilku lat kultowe warszawskie miejsce, czyli na starą halę koszyki. Mamy koszyki. Może spotkam kogoś znajomego? Nigdy nie wiadomo. A tu mamy knajpę Mateusza. Knajpkę Mateusza Gesslera. Pani Magdy. Bratanka. I już trzecie urodziny, więc ja byłam tutaj prawie zaraz po otwarciu. Prezenty tu można kupić, na przykład takie. Strasznie ciężko tutaj pracują. Cały czas jest tak ciepło. Pogoda cały czas jest wyśmienita, jest bardzo ciepło. Jest już po 17. Właśnie wyszłam z hali koszyki, gdzie miałam fajną konwersację Sushi Master z chłopakami, którzy przygotowują te wszystkie potrawy. Także bardzo mili, sympatyczni, nawet jeden był z moich okolic. Także pozdrawiam, jeśli oglądasz. Gwiazda numer jeden i idzie gwiazda numer dwa. A my na pewno filmujecie. A my filmujemy. Byśmy wariatko. The last but not the least. Cześć. Cześć Ania. No bo jest super. Super. Beatkę też bardzo lubię, ale nie poznałam jeszcze. Kochani, przejmujemy ten kanał. Witajcie na kanale Fortissima TV. Juanity Beaty. Juanity Beaty. Dzisiaj jestem ja, czyli Ania. I ja. I Anita Beata. Kingi z nami nie ma. Nie, no mnie nie mogło być. Nie ma Fortissima TV. Cheers.
wiesz za kieliszek, Ania. Słuchajcie, ja w ogóle tak mi teraz... O, czekajcie, muszę odsunąć. Tak mi przyszło do głowy, żeby się wypowiedzieć jakoś tutaj na kanale gościnnym. Chodź, Kinga, tutaj nie pij, żeby nie było widać, że ty pijesz. Tak, tak, bo nikt o tym nie wie. Nikt o tym nie wie. Chciałam powiedzieć, że to są takie wyjątkowe znajomości. My się dzisiaj spotkałyśmy po raz pierwszy na żywo. Na żywo. Nigdy w życiu nie widziałyśmy się, znamy się tylko z YouTube'a. Ale te YouTube'owe przyjaźnie, bo tak myślę, że można to nazwać. Tak, już naszą relację naprawdę bardzo głębokie. Niesamowite. My jesteśmy z Anitą od początku. Anita nas wspierała i oglądała naprawdę, naprawdę od początku. I to była fajna taka... laski. No kurczę, jak nie oglądać to naprawdę. A my z kolei uwielbiamy największa kolekcja torebek Chanel w Polsce. To był pierwszy film. Ale już nie ma tej kolekcji. Z uwagi na podróże. Uwielbiam po prostu tej dziewczyny podróże, bo podróżuje bardzo dużo, podróżuje we wspaniałe miejsca i wspaniałe to przekazuje. Ale King, ja uwielbiam Kingi vlogi, bo ona potrafi to tak oddać. Mi czasami tam gdzieś słów zabraknie, albo mówię jakoś pomału, a Kinga jest taka spontaniczna. No i Ania też, tylko że podróżuje trochę mniej trochę niż Kinga, mniej, ale, tak. Okay, ale dalej jest naprawdę... Trochę mam cięższe kurę u nogi, ale kochane i takie mądre. Słuchajcie, ale podróże podróżami, a na Poznańskiej w Warszawie jest cudownie. Cudowny hotel. Słuchajcie, jest prawie koniec października, a my siedzimy na zewnątrz. To jest coś niebywałego. To jest amazing. Konsumpcję, bo tak. Czeka nasze jedzenie już. I do zobaczenia. Wasze zdrowie, kochani. Zdrówko. Subujcie kanał Anity Beaty i Fortissima TV. Fortissima TV. Buziaki. Ale ładnie ten korniczka. Piotrek by lubiał, na pewno. Tutaj jest ten makaron z truflami. Świeżymi. No, pięknie. Mieliście nas w Turcji? Ja uwielbiam nas w Turcji. Jeść. I wąchać. I pić, i wąchać. I pić, i palić. Bardzo ładna. Parfait to jest prosecco, a to jest tarta szym? Z malinami świeżymi. Malinami, okej, no dobrze. No, mieliśmy bardzo fajny dinner tutaj. Było cudownie. Janka, co ty robisz z tym telefonem cały czas? Tak, zamiast tutaj konwersować. Oh my god! Oh my god, gratulacje! Gratulacje! Oh my god! Dzisiaj. 15 tysięcy, zawsze będziemy to pamiętać. 15 tysięcy i nie tylko 15, 0, 22. Oh my god! Ja pamiętam, kiedy miałam 1000, jak ja się cieszyłam. Jak my się Boże! Naprawdę! Ale już 300 i umierałyśmy z radości. Yeah. Tak. Super. Naprawdę, dzisiaj było, jak wychodziłam z domu, było chyba 89 końcówka. No, there you go. Ciekawe, super. Ciekawe, bo macie szczęście, kochane. Słuchajcie, tak, jak ktoś by chciał jakieś szczęście małe, to trzeba koniecznie Anitę zaprosić. Zasubować kanał Anity Beaty. Zasubować Anity Beaty kanał, dokładnie. Jak ktoś lubi szopy pracze i koty i podróże, i dobre restauracje. No, niektóre, tak. Podróże po całym świecie. No. Boże. O, cieszę się też strasznie. Oh my god, będziemy pamiętać. Życzę wam następnych 15 tysięcy w przeciągu do grudnia, dokładnie. Chyba, że zrobicie następny filmik. Powiemy wam, co sobie tam zrobiłyśmy, jak dojdzie do 20. Nie, wiesz, to przed 20 trzeba będzie coś pokazać. No, po cudownym spotkaniu z dziewczynami z Fortissima TV. Mam ochotę jeszcze na mały spacerek po Warszawie. Miałyśmy naprawdę wspaniały wieczór. Było tak, jakbyśmy się znały od lat. I naprawdę było cudownie. Świetne dziewczyny. Szkoda, że tak szybko ten czas zleciał. Dlatego, że obydwie dziewczyny miały rzeczy do robienia rano. Ja też muszę się zbierać i pakować. To znaczy mój samolot jest dopiero o 14:20, także mam jeszcze dużo czasu i stwierdziłam, że wybiorę się na mały spacer po Warszawie. Także zapraszam was. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo już jest 11, znaczy 23. Ale jestem tak naładowana energią, że w ogóle nie chce mi się spać. Warsaw by night.
hotel, w którym się zatrzymałam 2 lata temu, kiedy byłam w Warszawie. Zaraz na tyłach domów towarowych centrum. Kurczę, nie wiedziałam, że Bogdan Butenko zmarł. Wspaniałe ilustracje, uwielbiałam. On często robił ilustracje do różnych książek, które czytałam jako nastolatka. Szkoda, naprawdę. Ale godzina im się pomyliła, bo jest już 12 w nocy, a nie 15:31. Okay, już jest północ, pora wracać do hotelu i szykować się na jutro, na powrót do domu. Zobaczę moje kotki i mojego męża, także bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze raz jest mój hotel, największy sekret w Warszawie, wspaniały hotel i restauracja.